Bardzo ciekawą rzeczą zajmie się dzisiaj rząd. Ona jest dla mnie podwójnie ciekawa, ponieważ muszę się przyznać, nie do końca rozumiem, czym rząd właściwie się zajmie. Chodzi mianowicie o projekt pod nazwą Założenia reformy systemu budżetowego. I pod tą ładną nazwą kryje się budżet zadaniowy. To jest taka idea, która gdzieś tam w polskiej debacie publicznej przejawia się od bardzo dawna. To chyba nawet za rządów SLD, PSL, to chyba nawet było. Miał to wprowadzić minister Rostowski, nie wprowadził. I ten budżet zadaniowy to ma być zupełnie nowy sposób tego, w jaki patrzenia na wydatki publiczne. I teraz minister finansów nie ma już chodzić do poszczególnych ministrów i mówić im, pan ma 10 miliardów w tym roku, a pan ma 15 miliardów, tylko to właśnie ministrowie mają przychodzić do ministra finansów i mówić, ja w tym roku potrzebuję 15, a w tym roku potrzebuję 20, a minister finansów będzie im tam tylko ścinał. I tych ministrów teraz jakoś inaczej mają być rozliczani, tak? Efektywność wydatków ma być rozliczana i szczerze nie za bardzo wiem, w jaki sposób miałoby to wyglądać. Cisza zapadła. Zapadła cisza, też nie. Nikt nie wie. Budżet zadaniowy nie jest niczym nowym. Już ta koncepcja ma dobrych kilkanaście lat, mówię w sensie wdrożenia, a teorii pewnie jeszcze dłużej. Polega generalnie na tym, że przyjmuje się cele i zadania średniookresowe, określa się zasoby ludzi, środków finansowych, które są potrzebne do realizacji określonych zadań i te zadania są podzielone na etapy, na lata i w każdym roku budżetowym jakaś część tego zadania jest wykonywana, potem nadzorowana, rozliczana. Chodzi o to, żeby rząd miał perspektywę pewnie tak, to, trochę taką dłuższą niż jeden rok, czyli żeby żyć taką perspektywą bardziej realną, kilkuletnią zrealizowania czegoś. I w Polsce ta koncepcja dobre 10 lat temu była już omawiana. Ona nie była wtedy przyjmowana entuzjastycznie, dlatego że urzędnicy bardzo tej koncepcji nie lubili, bo bali się, że będą rozliczani za konkrety. Unia Europejska wymusiła na w Polsce wprowadzenie częściowo budżetowania zadaniowego, bo projekty unijne to jest budżet, są w ujęciu budżetu zadaniowego. No i teraz ta koncepcja po iluś latach wraca, tylko że zła wiadomość jest taka, że świat odchodzi od tej koncepcji, bo ona niestety wymaga bardzo dobrego i rozbudowanego aparatu urzędniczego. Aparat urzędniczy to jest jedna kwestia, druga kwestia to jest jedna kwestia elastyczności, która dzisiaj jest wymagana w świecie, biorąc pod uwagę te różne rzeczy, które nas spotykają niemalże z dnia na dzień, których zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ostatnie 8 lat no to jest niesamowity okres, jeżeli chodzi o to. Natomiast faktycznie myśmy byli chyba dość blisko zbudowania budżetu zadaniowego w dość sporej części budżetu. 2005-2006 rok, czyli pierwsze rządy PiS-u, była nawet osoba w randze podsekretarza stanu, która zajmowała się tylko w zasadzie budowaniem budżetu zadaniowego. Jak pamiętamy, wtedy ministrem finansów, wicepremierem była Zyta Gilowska i w jej założeniach ten budżet miał wejść w życie gdzieś w okolicach 2008-2009 roku, czyli pod koniec ówczesnych rządów PiS-u. No ale mieliśmy przedterminowe wybory, wiemy co się stało. Jacek Rostowski rzeczywiście, przynajmniej z tych zapowiedzi pierwszych, czyli następny minister finansów, miał kontynuować tę pracę. No ale jak pamiętamy, 2008 rok, 2009 rok, potężny kryzys. No mieliśmy niestety inne problemy wtedy niż kwestie budżetu zadaniowego. Natomiast, a jeszcze a propos tego, o czym pan powiedział na początku, to nie jest tak, że mamy zmienić nieco sam sposób wnioskowania, jeżeli można tak powiedzieć, o pieniądze, bo dokładnie dzisiaj jest tak, jak pan powiedział, że ma być. Czyli dzisiaj to ministrowie zgłaszają zapotrzebowanie na środki, a minister finansów tnie jak może. Zresztą to trochę tak wygląda od zawsze, można powiedzieć, że minister finansów to jest ten człowiek, przynajmniej powinien to być ten człowiek, jeżeli chcemy mieć stabilność finansów publicznych, który mówi, nie, koledzy, tyle się nie da, bo tyle nie mamy. No i to jest ta ustawiczna walka, przepychanka, ile uda się wydrzeć z tych wszystkich pieniędzy, które są do dyspozycji na poszczególne ministerstwa. Natomiast w budżecie zadaniowym zawsze, wydawało się przynajmniej, zawsze chodzi o to, żeby lepiej wydawać te pieniądze, żeby bardziej skonkretyzować, połączyć pieniądz właśnie z konkretnym zadaniem. No i wtedy w 2005-2006 roku szacowano, że tylko z tego tytułu, czyli lepszego gospodarowania, lepszego śledzenia tych środków, w jaki sposób one przychodzą, w jaki sposób one zamieniane są na realizację konkretnych celów, uda się zaoszczędzić nawet kilkanaście miliardów złotych. Oczywiście możemy dyskutować, czy to była realna kwota, czy nie, ale taki był jeden z głównych celów, lepsze wydawanie publicznego pieniądza. No ale właśnie, udało się tylko w części.
Zobaczymy, co teraz możliwe, będzie. Możliwe, dlatego że, no, tak jak mówimy, to ministrowie mają patrzeć w perspektywie wieloletniej, ale przecież minister sprawiedliwości wie, że na przykład, nie wiem, informatyzuje sądy. Wie, że jest rozpisany przetarg, że potem będą jakieś koszty związane z wdrożeniem, one też będą rozłożone na kilka lat. No, to jest to wszystko, co ministrowie już teraz mają z tyłu głowy. To, czego nie jestem w stanie zrozumieć, to na czym polega różnica taka operacyjna, powiedzielibyśmy. Chodzi o to, żeby nazwać te cele, które mają być realizowane. I to jest trochę troszeczkę coś innego, dlatego że budżet w Polsce, w wielu krajach, ale w Polsce znamy w szczegółach, jest skonstruowany w ten sposób, że zeszły rok plus. I to plus stanowi pewnego rodzaju przetarg polityczny. Po drugie, budżet jest dzielony na olbrzymią ilość podmiotów, interesariuszy. Budżet jest niespójny w Polsce. Praktycznie nie ma kontroli nad bardzo wieloma podmiotami sektora publicznego, które wydają pieniądze jak chcą. Są dublowane czy multiplikowane funkcje. Jest olbrzymie zaplecze administracyjne, które tak naprawdę powiela się w bardzo wielu strukturach. No to już nieciekawe, to już nieciekawe. Tego, że jestem obywatelem miasta stołecznego Warszawa. Warszawa, teraz obywatel Głogowskiego, Głoszko znowu wyłączymy. Skorzystać albo nie. A pan wie, na jakim etapie są urzędowe prace? Do widzenia. Odrywamy. Ja wiem, że są wakacje, może nie mają tych dziennikarzy, ale facet się nie musi tu jąkać cały czas. Się wdzięczyć, jak on przedstawia audycję, to pół godziny przedstawia tych ludzi, wszystkie tytuły, zanim wymieni, to cała audycja minie. Niech spieprza. Także, proszę Państwa, Żydzi to powinni byli wiedzieć jeszcze ci z czasów Mojżesza, co ich czeka, bo tak, co ich czekało, co ich spotkało, a to w 607 roku, gdy Babilończycy ich uprowadzili na 70-letnią niewolę, w roku 70, gdy ich całkowicie zniszczyli. Powiedzieli wtedy, w czasie Mojżesza, wszystko, co Jahwe nam powiedział, przestrzegać będziemy. No i krwią, jedną częścią krwi, oni byli skropieni, baranka, a drugą, no przecież nie Jezusa Chrystusa, jeszcze dopiero potem miał przyjść, też go zabili. A drugą częścią krwi, Arkę Przymierza, to co było w środku, w miejscu najświętszym, gdzie tam raz, jedyny raz w roku arcykapłan, archangiel, mówi się o Jezusie Chrystusie, ale to jeszcze nie przyszedł, raz w roku wchodził i kropił Arkę Przymierza krwią, prawda? Tak samo jak wtedy. Lud, który powiedział wszystko co Jahwe powiedział, będziemy przestrzegać, lud był skropiony krwią po pierwsze i po drugie Arka Przymierza, czyli to było przymierze, to była zawarta umowa, proszę Państwa, że jeżeli nie będą się stosować, to kara musi być. Dzisiaj tłumaczę kurczaczkowi, no dziecko, chłopczyk ma 21 lat, bardzo grzeczny, ale on tutaj zaczął się gniewać, denerwować. No bo to, proszę Państwa, no człowiek to, jak ja tak spojrzałam na niego, to on już ode mnie większy się robi. W sensie, bo on jeszcze rośnie, no 21 lat, to znaczy taki troszeczkę tego ciała ma do cholery. No, bo my tu z tą kurą von Lipski mówimy kurczaczek. A ten kurczaczek to już takie, no kurczak. No i tłumaczę jemu, słuchaj dziecko, słuchaj. Sprawa pójdzie do sądu, bo poszła do sądu, bo jak przez komisariat zgłasza do sądu przewinienie, przestępstwo, przywłaszczenie telefonu, kradzież telefonu. Jest do komendanta policji wysłany list z adresem e-mailowym, że jak on dojdzie do komendanta policji na Malczewskiego 357, to momentalnie oni dadzą znać na moim adresie e-mailowym, że już dostarczony list przez listonosza. Tu teraz nie jest tak jak kiedyś listonosz i jakieś zwykłe listy, że były. Teraz jest list polecony, to po pierwsze, po drugie z adresem e-mailowym, proszę Państwa. Z adresem e-mailowym. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Jemu tłumaczę, że jak coś się zaczęło robić, to trzeba powiedzieć, że tak, że wiem, no bo jak powiem, że nie wiem, a zgłaszałam sprawę, no to przecież głupie, nie? Ale że on jest, ten chłopiec taki niepełnosprawny, no to przecież może powiedzieć, że on nic nie wie. A czy Państwo wiedzą, że ja powiedziałam w sądzie na Marszałkowskiej, bo było wezwanie,
Ale oni tak głupio pisali zawsze. Teraz będzie rejestracja i karty telefonicznych i wszystkiego. Proszę Państwa, no wezwanie do sądu. Ja nie miałam zielonego pojęcia, po co ja do tego sądu idę, bo tutaj kolegę mojego pobili, Wieśka, takiego wielkiego, dwumetrowego. Pobili w galerii schody, ten kierownik taki, dziad z galerii schody go pobił i tam piękna, nawet bardzo ładna ta wystawa była, Białorusinka. No i po prostu wstawił się jej jakiś opiekun czy kochanek, bo to zwykle tak bywa. No i ten kierownik galerii, którzy razem pobili tego Wieśka. Ja wyskoczyłam z tej galerii, no bo oni się przyczepili, po prostu, jak to się mówi, przypieprzyli, co tu w Warszawie oczywiście, że ma miejsce. Że wernisaż na karteczki, na zaproszenia, to taka galeria, no schody. Piwnicy, zwykła taka galeria, no ale no myśmy tam byli tysiąc razy w tej galerii, no i nagle się przyczepili i tak tłumaczą temu Wieśkowi, a on mówi, że on nie rozumie, że jest wernisaż, że w internecie było, że napisane jak W, wstęp wolny, no to niech galeria schody się nie błaźni. I to, proszę Państwa, Państwo znajdziecie w naszym kanale El Mercedes bardzo dużo na ten temat, bardzo dużo. I nawet i pracę, i ta Białorusinka, i ten kierownik galerii, i to, i tamto, że on, ten Wiesiek dwumetrowy, był pobity. Myśmy byli na Lindleya, była obdukcja i on miał to podać i to było do sądu, ale on jakoś czy się wycofał, czy co, bo to wiecie Państwo, prywatnie, no to co innego, jak komisariat poda, to już nie wycofasz tego, proszę Państwa. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. I ja idę do sądu na Marszałkowską 82 i sędzina mówi, proszę tych Państwa prokuratorsko osądzić, proszę bardzo skrytykować, proszę bardzo powiedzieć parę słów. A ja tak na nich się patrzę, na te sędziny, co ona zwariowała. Ja nie wiem, co tutaj ja mam mówić i odnośnie jakiej sprawy. I właśnie to jest błąd w oparze, nie ma na wezwaniu, nie ma na wezwaniu. Stawiennictwo obowiązkowe, ja mówię, no jako świadek, to ja nie wiem, czy ja jestem, czy muszę być obowiązkowo, ale to była całkiem inna sprawa, bo to była sprawa, która dotyczyła kradzieży telefonu na lotnisku Okęcie Chopina, mi tam ukradli 3 telefony. Proszę Państwa, w Polsce to dziadostwo nie będzie kradło? Ludzie bogaci, facet brał z bankomatu pieniądze, pobierał i chwycił mój telefon z ładowarką i z pieprzu, bo tam pod bankomatem była ławka, a pod ławką gniazdko, a do gniazdka był włączony telefon, który się ładował. No to więc ten śledczy na komisariacie powiedział, że to jest przestępstwo. Jeżeli telefon jest włączony, ładuje się i ktoś go... To jest przestępstwo. No i szybko ja na komisariat biegnę w sprawie tego jednego telefonu. To był taki Samsung, bo mi jeszcze taki skradli Sony Ericsson, taki szwedzki, ale on był bardzo fajny, starej daty, mam tutaj też taki drugi, bateria mu siadła, szwedzki Sony Ericsson mi się ostał, ale jeszcze Rumunka mi pożyczyła ten Ireczek telefon i ja włączyłam i się ładował i gdy Rumunka przyszła, mówi dawaj mój telefon, i ja mu daję telefon, idę po ten telefon, a właśnie spod ławki wyciągnął. No i ja mówię, zobacz, tak się stało, że on na mnie był zły, Boże, jak nie był zły, no to przecież... Ja mówię, no zobacz, no idę po telefon, zabrali telefon. Ja mówię, chodźmy, zgłośmy to na komisariat, tak jak ja ten swój Samsung zgłosiłam. I oddali mi po roku czasu, oczywiście, a po 2 latach była ta sprawa, o której ja nie wiedziałam, ja w ogóle zapomniałam i nie wiedziałam, o co chodzi, bo zapomniałam, bo to za długo. A jeszcze jak nie piszą na awizo, że to w jakiej sprawie konkretnie, proszę Państwa, proszę prokuratorsko osądzić tych ludzi. Ja mówię, Boże. I ten Mareczek z tyłu. I też krzyczy, proszę Pani, ale my nie wiemy, o co chodzi. Państwo zobaczą, jak nie ma standardów, oni to te sprawy mają na pęczki i chcą jak najwięcej zarobić, albo odwalić, albo odbębnić, jak to ten kowboj dziadek w kapeluszu starej daty, nie wiem, czy jeszcze żyje, mówi, Pani Elżbieto, Pani na wernisażach to tak teraz nie zaśpiewa, bo teraz kto inny galerię prowadzi, a co innego tu się w galerii dzieje, co to jego obchodzi, co się w tej galerii dzieje. Ja mówię, no tak, no to właśnie dlatego kultura pojechała do Wrocławia, no bo skoro kultury nie ma w Warszawie, a Wrocław jest europejską stolicą kultury, to gra, prawda? Może ktoś też z tego się cieszy, się śmieje. Ja mówię, że z pewnością szatan diabeł, który jest Bogiem tego systemu rzeczy, bo ten świat jest zły. Także teokracji nie przywrócisz. Teokracji nie ma, zwłaszcza, że ani imienia Bożego Jahwe tetragramu nie ma, do śmietnika wyrzucili.
z Pisma Świętego, a było tego 7 tysięcy razy. Wyrzucili drugie przykazanie, co państwo macie wciąż przed sobą, usuwanie świętości. Tam jest drugie przykazanie. Nie będziesz czynił obrazu rytego. Proszę państwa, ja tutaj mam pod tym, pod kamerą, mam Biblię, muszę ją wyciągnąć, muszę coś innego podłożyć, żeby to było takie, wiecie państwo, zabezpieczone. Muszę coś podłożyć, żeby to grało, żeby było. A z Biblii przeczytam to drugie przykazanie. Państwo macie to tam, El Mercedes i napisane. Ale ja chcę to przeczytać może w całości z Biblii, bo ja to czytałam miliony razy ludziom. Ale wiecie państwo, też za bardzo nie można tym wyznawcom papieża, którzy a to w Suwałkach, a to gdzieś na Wiosze mają obrazy na ścianie. Ja nie mogę za bardzo tak dokładnie tego im wszystko wyjaśniać, bo oni by pomyśleli, że a może bym chciała im te obrazy ze ściany zdjąć. No, a przecież tak nie ma. I Bóg powiedział wszystkie te słowa mówią. Bardzo ciekawa historia narodu izraelskiego. Oni powiedzieli wszystko, co Jahwe do nas powiedział. Będziemy przestrzegać. Proszę państwa, mówiąc, Jam jest Jehowa, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jest to tłumaczenie bezpośrednio z hebrajskiego ze starych ksiąg. Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. To jest 4 werset. Nie wolno ci robić rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach, w górze, lub tego, co jest na ziemi w dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im, ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę na przewinienie ojców i synów na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny. Teraz 8 werset. Pamiętając o tym, by uważać na dzień sabatu za święty. Uważać dzień sabatu za święty. Przez 6 dni masz pracować i wykonywać wszelką swą pracę. Ale dzień 7 jest sabatem dla Jehowy, twego Boga. Czyli, że widzicie państwo, tutaj adwentyści też się upominają, mają rację, bo jak drugie przekazanie zmieniło miejsce w nomenklaturze 10 przykazań dekalogu, tak samo i przykazanie o sabacie zmieniło swoje miejsce, co adwentyści szybciutko zauważyli i to bardzo dobrze, bo jest o czym mówić. A nie o dupie Maryni, siedzą tu kołchozami na przystankach. Jak ktoś ładnie ubrany, ktoś przyzwoity, zaraz go obgadają. Jak ktoś filmy kręci, zaraz go obgadają. Jak ktoś, żeby świadkowie Jehowy szli z plakietkami, zaraz moherowi kołchoz moherowy obgada. Bo, nie wiem, to jest jakiś taki diabli układ, są złe jakieś takie diable wibracje, że mówi się to, o czym można byłoby nie mówić. Mówi się to, co nie trzeba, a treści brak, jak to mówi piosenka, a sensu brak, no bo nie ma treści. Pod kościołami państwo zobaczą, siedzą, gadają, no o czym oni gadają? Jak nie o papieżu, to o Matce Boskiej. Czy ja tu w Biblii mam o papieżu, czy o Matce Boskiej? No przecież nie ma. Czy ja tu mam w Biblii o papieżu, czy o Matce Boskiej? Ja rozumiem szydło, że ona nakłania i zaprasza do Krakowa i do kościoła, ale ona nie ma zielonego pojęcia o pewnych sprawach istotnych i ważnych, tak samo jak i Krystyna Pawłowicz, która już bliżej tego jest, bo jest jako docent doktor habilitowany duchowo, prawda, nie politycznie, a ona też nie umie odróżnić. Jeżeli Biblia nigdy nie uczyła o żadnej Trójcy, a Kościół katolicki te nauki wszystkie wziął o życiu pozagrobowym, o mękach piekielnych, o piekle, o karze, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, co średniowiecze też bardzo nam dodało, strasząc ludzi, gdy ksiądz chodził i zbierał dziesięcinę. O czyśćcu,
czy są to też różne inne? No mnóstwo jest nauk. Wszystkie są zmienione. Wszystkie przeszły z pogaństwa, no bo przecież ktoś, żeby czymś się mógł zauroczyć, coś naśladować, no to było coś. Na pewno nie tu. A Bóg przestrzegał, jak będziecie wchodzili do ziemi obiecanej, przechodząc przez ziemię pogańskie, pamiętajcie, abyście się nie skalali tym, co widzicie, co macie. Mają bogów ze srebra, ze złota. Muszą tych bogów nosić, bo ci bogowie nie mogą chodzić. Ci bogowie mają oczy, ale nie widzą, no bo te oczy są namalowane. Mają ręce, ale nie macają, bo to wszystko jest, proszę Państwa, zrobione. Tak samo jak i te krowy na ulicy Marszałkowskiej z tektury. Tak jak i te jelenie namalowane, choćby w gazecie. Wszystko jest nieprawdziwe. Wszystko jest sztuczne. Jakbyście Państwo chcieli zobaczyć jakiegoś jelenia, czy jakieś takie zwierzęta, które w Puszczy Białowieskiej mieszkają, no to siłą rzeczy musielibyście Państwo pojechać daleko stąd. 200 kilometrów do Białegostoku i ze 40 kilometrów do Puszczy Białowieskiej. To może, ale lepiej proszę uważać, bo to wąż, a to żmija. No nie wiem. Ja tam byłam w tej Puszczy Białowieskiej, proszę Państwa, tylko przejazdem. No to może przeczytam ten psalm 115 o tych bożkach. No. Czemu miałyby, drugi werset 115, czemu miałyby powiedzieć narody, gdzież więc jest ich Bóg? Ale nasz Bóg jest w niebiosach, uczynił wszystko, co mu się podobało uczynić. Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ziemskiego człowieka. Mają usta, lecz nie mówią, mają oczy, lecz nie widzą, mają uszy, lecz nie słyszą, mają nos, lecz nie czują zapachu. Ręce mają, lecz nie dotykają, stopy mają, lecz nie chodzą. Gardłem swym nie wydają dźwięku. Do nich staną się podobni ich twórcy. Wszyscy, którzy im ufają. Pewien inny przekład mówi, niech będą podobni im twórcy ich. Czyli, że ludzie niech będą takimi samymi bałwanami, jakie robią. Izraelu, ufaj Jehowie, 9 werset mówi. On jest ich pomocą i tarczą. Domu Aarona, pokładajcie ufność w Jehowie. On jest ich pomocą i tarczą. Wy, którzy boicie się Jehowy, tutaj w radiu o bojaźni, no trzeba się czegoś bać, żeby nie przekroczyć Bożych praw. Wy, którzy boicie się Jehowy, ufajcie Jehowie. On jest ich pomocą i tarczą. Jehowa wspomniał. I tutaj dalszy werset 12 do 18 w tym 115 psalm. Bardzo ciekawy jest ten psalm. Będziemy to dzisiaj cytować wielokrotnie. Proszę w ogóle Biblię czytać, Biblię cytować. Także kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Ekstra. No nie wiem, która jest godzina. Rzeczywiście konsument wybrani gremium polityczne jako ten organ, który kontroluje bezstronność i jakość. Żydzi będą się wiercić, żebracznicy wielki. Najbardziej w Warszawie. Nie wiem, tam może i było. EKG. To na koniec jeszcze... Boże, Boże, dziadu, kończ. No bo przecież ja nie mogę. No ten Głogowski o 7, o 8, o 9... O 10 będzie albo Łasiczka, albo ktoś inny. Zaraz zmienimy opcję, bo za 5:10 godzinę znam. Za 5:10. Proszę Państwa, to więc mówiłam kurczaczkowi, no bo teraz diabeł to miesza, tak, mota, że jak Państwo wpadniecie do tramwaju, tutaj z stołecznego miasta Warszawy, to w tym tramwaju nawet nie ma godziny. W tym tramwaju czasem telebimy ciemne, tutaj tu w lewo, tu w prawo patrzysz, nie wiesz, gdzie jedziesz, tak? Tak robią, tak robią. No. Godzina powinna być zawsze tłustymi wołami. To co typowe, to co charakterystyczne. No, nawet może data nie, ale powinna być. Godzina, czas, bo czas leci, czas upływa. Państwo zobaczą, no coś okropnego w tej Warszawie, że ile razy nie ma nic na tym telebimie, godzina jest malutka. Czasem się dużo, ale to inne są jeszcze opcje i to rzadko. Malutka jest godzina i musisz, a jak ślepowina, babowina,
proszę państwa, teraz ludzie młodzi niedowidzą, a oni tu chcieli babkę i dziadka. I tak specjalnie, widzicie państwo, bo oni chcą podrobić świętych mormonów. U nich, jak ja byłam, to widziałam, że oni tak szanują starszych i młodszych i są bardzo tacy dzielni, starają się głosić i Biblię, i Księgę Mormona, rozumieją, no tyle, co rozumieją, no. Ale tych opcji religijnych jest tak dużo, że sam diabeł się wziął i poplątał, co nie jest dziwne. Także te dwie baby to nie powinny się dziwić. No ta von Lipski, ta kusa, Hosekura von Lipski, no i ta Jadwiga Grabowska, proszę państwa. Ona jako tu występowała u nas jako Ewa Grecja, jeszcze jak Janek Witek Maciej żył, to przyszła, proszę państwa, i zaczęła sprzątać, bo ona ma taką manię. Gdzie nie pójdzie, ta Litka mówiła, że już poszła do tej Anny i zaczęła u niej sprzątać. Ale ona tu się jak napracowała, poszła jeszcze i tam sprzątała. Pieprznięta baba, no. Jankowi wypieprzyła śmietniczkę, jego jedną, jedyną śmietniczkę, no bo to widzicie państwo, dla kobiety to zawsze będzie brudne, to żeby jak tak żyć, jak tak żyć, i wiecie państwo, i swoje racje, swoje opcje, no ale błąd zrobiła, nie ruszaj babo, co nie twoje, prawda, nie ruszaj, a ona to zrobiła ten pierwszy błąd, że wzięła, prawda, że pierwszy błąd. Ona po prostu nie miała pieniędzy, myśmy jej pomogli, proszę państwa. Ona wcale nie jest wdzięczna w dalszym ciągu. W kościele Świętego Krzyża taką karteczkę, kiedyś jak byłam tą taką jechówką rasową, jak głosiłam 8 razy to 12 godzin dziennie głosiłam, bo ja miałam często takie poumawiane już studia, odwiedziny ponowne. I proszę państwa, 12 już teraz tak, już tak nie to, że olewająco mówię, ale tak płynnie, bo już chcę jak najszybciej to skończyć, a jak najwięcej powiedzieć. Raz 12 godzin głosiłam. No i w tym kościele Świętego Krzyża kupiłam oczywiście, ja kiedyś wszystko kupowałam. Miałam na tony Biblii, miałam na książeczek, ale na temat broszur towarzyszących Biblii, książeczek towarzyszących Biblii. Tam była taka książeczka, cytaty astronomów, cytaty filozofów, ludzi wielkich. I tam było powiedziane, pomagaj im, a oni nigdy nie będą ci wdzięczni. To już nie pamiętam, kto to napisał, jaki wielki człowiek. No ale można się z tym zgodzić, albo można się z tym nie zgodzić. Pomagaj im, a oni ci nigdy nie będą wdzięczni. No i tak jest. I ta Jadwiga Grabowska tutaj obiecała nam za światło zapłacić. Czasem nasze audycje są unplugged. Unplugged, proszę państwa. No ale teraz jak mamy ten telefon, jak mamy kamerę, to możemy do środowiska wejść, na przykład Parku Skarżyszewskiego. Piękne są te choinki, piękne są, proszę państwa. To nie musi być podłączone jak u nas w domu wszystko, prawda? No, jest unplugged na przykład w Parku Skarżyszewskim. Także Kurczaczek zrozumiał, że jak list polecony dochodzi do komisariatu policji, komendanta, no to u mnie na adresie e-mailowym będzie ślad, że już doszedł. No, że już doszedł z potwierdzeniem e-mailowym. Także buziaczki, no i to jest to, no i to jest to. No i proszę jeść kaczki. Mąż twój zdrowy i ochoczy, myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy. O, już jest koleżanka. Widzisz? O, nie może tak. Także my tutaj po krótkiej przerwie jesteśmy u państwa i nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra, Barbie, Baby, Langström Extra. Zajmie się nimi rząd. Międzynarodowe służby ostrzegają przed setkami potencjalnych terrorystów w Europie. A to nie wiedziałaś? Dziś oficjalne rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży dla mieszkańców Krakowa i turystów oznacza to pierwsze poważne utrudnienia w ruchu. Jak najlepiej poruszać się po stolicy Małopolski? O tym krakowska reporterka Tok FM Kinga Kalita.
Od dziś nie wjedziemy samochodem do policji. Chyba tak jak Gomułka, Żydów wypieprzył z Polski. Się tylko pieszo. Obowiązują też dwie strefy ograniczenia ruchu. Żeby do nich wjechać, potrzebny jest identyfikator mieszkańca lub pracownika. Strefa pierwsza obejmuje centrum miasta Kazimierz, Zwierzyniec i Podgórze, a druga zachodni Kraków. Poruszanie się samochodem po mieście jest też utrudnione ze względu na to, że część ulic od dziś jest przeznaczona na parkingi dla autokarów. Najlepiej poruszać się komunikacją miejską, która będzie kursowała częściej niż normalnie. Od dziś obowiązuje też specjalny bilet za 15 zł, ważny we wszystkich autobusach i tramwajach przez cały okres Światowych Dni Młodzieży. Z Krakowa Kinga Kalita, TOK FM. W mszy na krakowskich Błoniach, która rozpocznie dziś Światowe Dni Młodzieży, może wziąć udział nawet kilkaset tysięcy osób. Nabożeństwo będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Jutro do Polski przylatuje papież. Na spotkaniu z Franciszkiem ma się pojawić według organizatorów najwięcej pielgrzymów, być może około 1,5 miliona. Co sprawiło, że młodzi ludzie zdecydowali się pokonać często wiele kilometrów, by przyjechać do Krakowa? Po pierwsze, chcemy zobaczyć papieża. Przyjechaliśmy z Japonii, ponieważ chcieliśmy poczuć atmosferę Światowych Dni Młodzieży. Nigdy nie byliśmy na takim spotkaniu. Usłyszeliśmy hymn Światowych Dni i jesteśmy. Byliśmy grupą na Światowych Dniach w Madrycie. Nie udało się pojechać do Rio, ale usłyszeliśmy, że szykuje się spotkanie w Krakowie. Od razu zdecydowaliśmy, musimy tu przyjechać z Austrii. Jakie mam oczekiwania? Chcemy być razem, świętować wielkie spotkanie młodzieży. Chcę poczuć się znowu jak kilka lat temu w Madrycie. Mimo że jest bardzo ciepło, pogoda pielgrzymów nie będzie rozpieszczać, mówi TOK FM synoptyk Szymon Pysz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spodziewamy się dosyć intensywnych opadów deszczu w burzach, do 30 mm, może nawet 35 i na porywy wiatru do 70 km. To jest dosyć groźne zjawisko, więc będzie trzeba uważać. No, do tego jeszcze dochodzi grad, który się też może pojawić. Pogoda ma się poprawić dopiero w czwartek. Rząd zajmie się dziś reformą służby zdrowia. Za przygotowanie zmian odpowiada minister Konstanty Radziwiłł, który w zeszłym tygodniu spotkał się w tej sprawie z Beatą Szydło. Premier już mówi o konieczności zwiększenia nakładów na zdrowie do poziomu co najmniej 6% PKB. A my teraz przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jakie jeszcze zmiany planuje rząd? Czekamy na efekty prac kilkunastu specjalnych zespołów powołanych w resorcie przez ministra Radziwiłła jeszcze na początku roku. Na razie wiemy tylko, że NFZ ma być zlikwidowany, co oznacza powrót dofinansowania służby zdrowia z budżetu państwa. Pieniądze dzieliłyby wydziały zdrowia w urzędach wojewódzkich. O te plany pytałam rzecznika PO Jana Grabca. Zmiana całkowita systemu polegająca na likwidacji tego, co jest, i budowy czegoś nowego, nie do końca wiadomo czego, skończy się tym, czym zawsze kończą się tego rodzaju reformy, dużym bałaganem. Premier Beata Szydło zapowiada zwiększenie nakładów na finansowanie służby zdrowia do 6% PKB. Jak sądzę, pani premier proponuje Polakom w ten zawoalowany sposób zwiększenie podatków. Chciałbym, żeby miała odwagę powiedzieć to wprost. Ministerstwo nie wyklucza też powrotu do pomysłu Zbigniewa Religi. Chodzi o stworzenie sieci szpitali publicznych mających zagwarantowane dotacje z budżetu. Beata Szydło zaś zapowiedziała objęcie opieką medyczną wszystkich, a nie tylko tych ubezpieczonych. Konstanty Radziwiłł ma dziś przedstawić i projekt zmian, i harmonogram ich realizacji. Na początku lipca przyspieszenia zażądał na kongresie PiS Jarosław Kaczyński. Wśród ministrów krytykowanych za zbyt wolne tempo prac znalazł się obok Pawła Szałamachy i Witolda Waszczykowskiego, właśnie szef resortu zdrowia. Dziękujemy, to była z Sejmu Karolina Lewicka. Kilkuset potencjalnych islamskich terrorystów może znajdować się w tej chwili w Europie, ocenia Europejski Urząd Policji. Zdaniem Europolu zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią obywatele krajów Unii Europejskiej o radykalnych poglądach, którzy walczyli w Syrii bądź Iraku po stronie państwa islamskiego, a teraz wrócili do Europy. Europejski Urząd Policji nie ma konkretnych dowodów na to, że do przemycania własnych bojowników dżihadyści systematycznie wykorzystują strumień uchodźców napływających z Bliskiego Wschodu do Europy. Liczbę dżihadystów z Unii Europejskiej walczących w Syrii i Iraku Europol szacuje na około 5000, 1/3 z nich wróciła do Europy. Słuchasz informacji TOK FM. Symbol powstańców nie może kojarzyć się z chuliganami i agresją, mówią twórcy kampanii Polska Walcząca, upamiętnia i godnie. Spot akcji z udziałem komandosów z Lublińca zobaczymy dokładnie w 72. rocznicę Powstania Warszawskiego. Premiera o godzinie W. Joanna Mąkosa. Nie noszę jej idąc do sklepu ani w barze. Nie noszę jej dla zabawy. Tak zaczyna się spot. To, że kwestia pada z ust komandosa, nie jest przypadkiem, tłumaczy pomysłodawca akcji, reżyser Antoni Ferency. Znak Polski Walczącej niesie w sobie pewną wojskową tradycję. A wojskowa tradycja jest łatwa do zagarniania przez osoby chcące się z wojskiem utożsamiać. Łatwo ją właśnie wyzuć z
prawdziwego znaczenia i połączyć niebezpiecznie z agresją. Co zdaniem twórcy dzieje się coraz częściej, choćby podczas marszów niepodległości. Dlatego filmik ma przypomnieć historyczne znaczenie znaku i podpowiedzieć, jak nie należy go wykorzystywać. Chciałem kiedyś wyjść do sklepu i pierwsze, co miałem pod ręką, była to bluza z Polską Walczącą. Założyłem tą bluzę i zatrzymałem się w progu, bo myślałem, że nie mogę wyjść do sklepu z tą bluzą, bo zostanę wzięty za agresywnego, za jakiegoś chuligana. Spot zobaczymy na Facebooku i w kinach. Premiera 1 sierpnia w godzinę W. Joanna Mongosa, TOK FM. Kolejne informacje Radia TOK FM o 10.20. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody. Właściciel serwisu blablacar.pl. Pogoda. Burzowo dziś w całym kraju, na południu możliwy grad, wszędzie oprócz Suwalszczyzny będzie padać deszcz, ale spodziewajmy się także przyjaźni. W Gdańsku i Szczecinie dziś termometry pokażą maksymalnie 26 stopni, we Wrocławiu stopni 28, w Warszawie, Białymstoku i Lublinie 29, w Katowicach i Krakowie 30. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Mirosław Filiciak, kulturoznawca, School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Czy jestem jedyną osobą w Polsce, która nie zainstalowała jeszcze sobie gry Pokémon Go? Czy pan też? Ja też sobie nie zainstalowałem. Szanowni państwo, dwie jedyne pozostałe osoby w Polsce, które nie ściągnęły i nie zainstalowały tej gry. Pan nie przeszkodzi nam w tym, żeby na ten temat rozmawiać. W Polsce to jest wręcz pożądane, żeby rozmawiać o rzeczach, których... Ale czytałem o Pokémon Go i też obserwowałem, bo chyba wszyscy w redakcji mają i rano przychodzą i szukają już Pokémonów w różnych dziwnych miejscach. I zastanawiające jest to, że właśnie teraz, że właśnie ta gra i że właśnie w taki sposób funkcjonuje, czy też jest tak bardzo popularna. Zastanawiam się, skąd, co decyduje. Czy to jest tak, że jak z modą, że nagle, nie wiem, odwrócony daszek albo obcisłe spodnie, albo jakieś, nie wiem, zielone w paski, czy są jakieś powody, czy można jakoś to naukowo wydedukować i z powodzeniem użyć do przyszłych projektów? Nie, no ja myślę, że to tak nie działa, że da się zaplanować coś, co na 100% odniesie sukces, ale oczywiście to nie jest tak, że to jest zupełnie przypadek i w tym momencie absolutnie działa taki efekt kuli śniegowej, bo nawet te ludzie, którzy nie bardzo grywają w cokolwiek, widząc, co się dzieje na ulicach, w centrach handlowych, zaintrygowani ściągają aplikacje, ale to oczywiście też jest dłuższa historia. Marka Pokémon ma 20 lat i ja myślę, że to 20 lat to jest też dosyć znaczące w tym sensie, że Pokémon był jedną z takich pierwszych, dużych, takich transmedialnych marek, to znaczy takich opowieści, które opowiadano różnymi kanałami i myślę, że dzisiejsi gracze to z jednej strony jest nowe pokolenie graczy, tak? To są dzisiejsze małolaty, mówiąc może niezbyt elegancko, ale to są też ich rodzice, którzy pamiętają pokemonowy szał, który w Polsce zaczął się bodajże w roku 2000, kilka lat po tym, kiedy to miało miejsce w Japonii i na Zachodzie, bo w 2000 roku Polsat pokazał animację Pokémon i wtedy też zaczęło się całe szaleństwo związane z kolekcjonowaniem kart, z komiksami i tak dalej, z całą masą produktów. I dzisiaj mamy najnowszą i pewnie pod wieloma względami ciekawą odsłonę tego szaleństwa. No właśnie, bo tam zdaje się w tej oryginalnej grze, czy w tym takim oryginalnym świecie chodziło o to, żeby łapać, kolekcjonować, trenować te kieszonkowe potwory. Stąd zdaje się nazwa. I im więcej podróżujemy, tym lepiej. Tylko, że to wszystko było zaklęte w urządzeniach, tak? Czyli siedzieliśmy sobie przed urządzeniem w domu i poprzez to urządzenie wchodziliśmy w świat. Okazało się, że mamy dostępne narzędzia dzisiaj, żeby ten świat był naszym światem codziennym.
Tak, chociaż oczywiście na te narzędzia można patrzeć na różne sposoby, no bo oczywiście z jednej strony tutaj mamy właśnie ten mechanizm, tak pewnie nie ma sensu tłumaczyć, jak rozszerzonej rzeczywistości poszukujemy tych Pokemonów, patrząc przez ekran telefonu, korzystając, jakby aplikacja korzysta z geolokalizacji i to dzieje się no, w różnych miejscach w przestrzeni fizycznej. I to jest oczywiście ciekawe i to jest w ogóle pewnie jedna z takich tendencji związanych z grami przez ostatnich kilka dekad, to znaczy te granice pomiędzy graniem i niegraniem, to znaczy graniem a innymi sferami naszego życia bardzo mocno się rozmyły. To jest przecież jedna z takich fundamentalnych obietnic kapitalizmu dzisiaj, tak? To znaczy pewnie kilkadziesiąt lat temu ktoś nie oczekiwał, że pójdzie do pracy i będzie zabawnie. Praca to praca. Dzisiaj praca jest o tym, żeby było fajnie, tak? To znaczy to jest właśnie tak kapitalizm kognitywny działa, tak? Ta obietnica, że robimy coś interesującego, ale z drugiej strony oczywiście można też popatrzeć na Pokemony nie w ten sposób, że no właśnie, że ten świat przejmujemy na użytek gry, no tylko że nagle duże korporacje takie jak Google, bo Niantic, czyli twórca Pokemon Go, zaczynał jako startup Google'owy, później się od Google'a wydzielił. A więc nagle takie firmy jak Google, które kiedyś, no właśnie, tak koncentrowały się głównie na zarządzaniu ruchem w przestrzeni internetowej, no mają możliwość wpływania na to, jak wygląda ruch w przestrzeni fizycznej. Tak? To znaczy, no, jakby jest dosyć oczywiste, że pewnie niebawem będzie można sobie wykupić pod swoim sklepem w centrum handlowym, tak, no, lokalizację dla wielu Pokemonów, żeby ludzie się kręcili pod naszym sklepem. Więc w ten sposób to działa. W 2014 roku na Prima Prilis Google, zdaje się, to była promocja Google Maps, wypuścił takie ogłoszenie, że właśnie poszukują łowców Pokemonów i że można się zgłaszać do 2 kwietnia i to trochę właśnie wyglądało jak ta dzisiejsza aplikacja. Niektórzy zastanawiają się, czy to już nie było takie testowanie, ale jedno mnie zastanawia, bo świat gier, konsole, to wszystko, co jak gdyby mamy w domu, jest bezpieczne w tym sensie, że jeżeli zakładamy konserwatywnie, że gry są dla dzieci, a dorośli właściwie nie powinni w nie grać, no to mając to gdzieś tam w domu, musimy się obawiać o krytykę środowiska, tak? To znaczy, mogę być poważnym dyrektorem w pracy, w garniturze, idę do domu i gram sobie, nie wiem, w Minecrafta, jeśli taka gra jest, tak? Problem z Pokemon Go polega na tym, że żeby grać, nie mogę się ukrywać, tak? Znaczy muszę, ze względu na to, czy jestem dyrektorem, menadżerem, czy szefem radiostacji, to muszę z tym telefonikiem latać i wszyscy wiedzą, co robię. I tu już nie ma udawania, że jestem poważny, a prawda, w domu mam wszystkie Szekspira, a tymczasem po cichu, tylko tu już odsłaniam przyłbicę. No tak, ale myślę, że to naprawdę trzeba mieć ultrakonserwatywne podejście do gier, po pierwsze, żeby twierdzić w 2016 roku, że gry są dla dzieci, tak? Bo myślę, że to pierwsze PlayStation dobre 20 lat temu no, przeformatowało ten rynek, że gry już przynajmniej od 20 lat wyszły z tego getta pryszczatych chłopców zamkniętych w domu, wstydliwych czynności i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo jest inna. Oczywiście ten świat gier jest tak wielki, że można znaleźć taką część, że dzisiaj obronimy, tak? No ale jeżeli, nie wiem, jakiś czas temu była inna gra popularna, tutaj nasza koleżanka redakcyjna od rana do nocy uprawiała farmę i hodowała zwierzęta, to było coś, to trudno wyjaśnić, że jestem, prawda, inteligentną osobą, a pomimo to siedzę i klikam cały dzień i nic z tego nie wynika, tak? Nie rozwiązuję zagadek, nie odpowiadam, nie testuję swojej inteligencji, nie odpowiadam na jakieś podchwytliwe pytania, nie tworzę strategii, tylko po prostu muszę nacisnąć 16 pole 16 na 16, im więcej razy nacisnę, tym lepiej. Trochę nie licuję, tak? I myślę sobie, że latanie z telefonem i kierowanie go w różnych kierunkach też być może nie licuję. No tak, tutaj znowu mamy cały pakiet problemów, no bo pewnie wiele osób mogłoby mniej więcej to samo powiedzieć o swojej pracy. I tutaj dochodzimy do jakichś gorzkich dosyć refleksji, ale równocześnie, już tak może trochę bardziej poważnie mówiąc, to też no, to, co wszystkie paniki moralne wokół gier w historii, i tutaj dzisiaj też myślę, że mamy zabawną sytuację, bo myślę, że
Trochę te medialne historie mocno podkręcane na temat Pokémon Go przypominają taką sytuację z lat 90. Co to strasznego się nie dzieje, bo ludzie grają, ale duża część tych zarzutów wobec gier w przeszłości była oparta na tym, że no właśnie ludzie siedzą w domu, odcinają się od świata, nie mają życia i tak dalej. A tutaj wychodzą w przestrzeń, spotykają się z innymi ludźmi, więc ten aspekt społeczny jest istotny. On jest zresztą istotny od samego początku Pokémonów. I absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby tę grę jakoś, czy tę markę gloryfikować, bo jasne, że to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, ale pewnie no, takim genialnym zagraniem już na początku tej serii, kiedy to była jeszcze gra na Game Boya, było właśnie to, że gracze, chociaż funkcjonują w cyfrowym świecie, to swoje Pokémony wymieniają pomiędzy sobą na tej zasadzie, że muszą się spotkać, muszą połączyć kabelkiem swoje konsole, czyli właśnie no w jakiś sposób, choćby taki naskórkowy, kontaktować się z innymi ludźmi. Więc myślę, że to jest mocno nieoczywiste. Zastanawiam się, że ta gra nie została jeszcze potępiona przez Kościół katolicki jako ta zawierająca jakieś satanistyczne podteksty. No to jest w ogóle, nie wiem, mam nadzieję, że ktoś może robi jakieś partyzanckie działanie na Światowych Dniach Młodzieży. Czy one są wolne od Pokémon Go? Nie byłbym taki pewien. To w każdym razie też ciekawy jest taki świat medialny, otaczający no właśnie już te wydarzenia poza grą, tak? No bo gra, ludzie grają, co się z nimi dzieje, no ale oprócz tego, że grają, to jeszcze właśnie znajdują się w różnych miejscach, co się dzieje. Ktoś tam znalazł jakieś zwłoki, jacyś tam rabusie wpadli na pomysł, że wyrzucali karmę, która nęciła, prawda, potencjalnych graczy, po czym ich tam napadali, ktoś tam wszedł na jakiś zabroniony. Więc właśnie ciekawy jest taki świat w ogóle doniesień prasowych, co się część pewnie prawdziwych, część zmyślonych albo nie do końca sprawdzonych, taki wszechświat wokół tej gry. Ale do tego wątku, a właściwie do gier, do czegoś, co się nazywa Game Studies, powrócimy po informacjach Radia Tok FM, informacje o 10.20, już za kilka minut. No o Google takie te informacje, to się nam przydadzą. School of Ideas Uniwersytetu SWPS jest Państwa i moim gościem. Informacje o 10.20. Takie coś, to nam się przyda, informacje, proszę Państwa, bo te gry komputerowe to też, no normalnie są w internecie, w komputerze, ale ja zwykle nie mam czasu na bzdury, bo to przecież wiadomo. No. Ja mam, proszę Państwa, na jednym kanale 40 tysięcy filmów, na drugim mam 7, tu mam 9, tu 12 tysięcy filmów. No to przecież trzeba na te filmy zobaczyć od czasu do czasu, jak one się kręcą, żeby nie było tam jakichś takich drgań, żeby odpowiednie światło było, kolor i to, a komentarze, a to, a Boże, przecież tych opcji to jest nieskończona liczba. I to i tak idzie tak sobie jako tako. Ja tam nie mam zamiaru wszystkiego przestawiać, chociaż bym chciała poprawić to w filmie, poprawić tamto w filmie, no bo przecież wiadomo, że... A jeszcze tu by mi się to tak spodobało, żeby było tak, lepiej, inaczej, inne opcje. Radio Conchita. Przenieś swoje kredyty do... A widzisz, żydostwo będzie kredytować. Oni tylko o tym myślą. Po co im Bóg, po co im wiara, po co im uduchowienie, po co im naśladować prawosławnych oszustystycznie. I tak tutaj nawet nie ma tych prawosławnych, bo taka jedna osoba prawosławna tutaj nawet nie jest w Warszawie jako taka, której by się tutaj te kołchozy moherowych podobały. Co na przystankach siedzą, proszę Państwa. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami oczywiście cały czas. Proszę być z nami. Jesteśmy tu. No i co? 9. Już reklama leci. 7 minut reklamy. Także ja wolę wiadomości, no bo przecież i tak jako ta Jechówka dziesiątki lat nie oglądałam w ogóle telewizji ani wiadomości z TVP. A potem jak zaczęłam oglądać, to mówią, że 105-letnia Amerykanka jeździ na wrotkach i zapisała się na studia. Bo jej wnuczka, bo jej prawnuczka, wszyscy po studiach, to dlaczego ona miałaby być nie po studiach, prawda?
10.20, Filip Kekusz, zapraszam. Na początek informacje z Małopolski. Większość pociągów przewozów regionalnych, które zmierzają do Krakowa, notuje teraz spore, nawet 30-minutowe opóźnienia. Składy zostały uruchomione specjalnie na Światowe Dni Młodzieży. Jeszcze dziś możemy spodziewać się potwierdzenia, czy ciało odnalezione wczoraj w Warcie to zwłoki zaginionej w zeszłym roku Ewy Tylman. Przy ustaleniu tożsamości pomocne są znalezione przy ciele przedmioty i ubrania. Zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok. Ponad 800 osób zginęło, a 200 uznano za zaginione w serii katastrof naturalnych, do jakich od czerwca dochodzi w Chinach. Duże połacie kraju zostały dotknięte powodziami. Przez jedną z prowincji na wschodzie przeszło też potężne tornado. Według władz straty sięgają 45 miliardów dolarów. Dwie kolejne osoby zostały aresztowane we Francji. Według śledczych są one powiązane z zamachem w Nicei z połowy lipca. Napastnik wjechał wtedy ciężarówką w tłum. Zabił 84 osoby. W areszcie jest jeszcze 5 podejrzanych. Żaden z nich nie był wcześniej znany służbom. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Najnowszy film Andrzeja Wajdy, Powidoki, będzie pokazany na festiwalu w Rzymie. La Festa del Cinema odbędzie się w dniach od 13 do 23 października. Powidoki to opowieść o malarzu i teoretyku sztuki Władysławie Strzemińskim. W główną rolę wciela się Bogusław Linda. Anna Ilczuk wcieli się w Violettę Villas. Film o artystce przygotowuje Karolina Bielawska. Anna Ilczuk do tej pory grała głównie w serialach, m.in. Świecie według kiepskich, Prawie Agaty i Ojcu Mateuszu. Bielawska w rozmowie TOK FM zapowiadała, że film będzie opowiadał przede wszystkim o początkach kariery Villas. Chciałabym się skupić nie na tej tragicznej historii, tylko właśnie na tym początku, na tym, jak to się stało, że dziewczyna z Lewina Kłodzkiego, z ubogiego domu, nagle udało jej się osiągnąć to, co było niemożliwe i jaką cenę za to musi zapłacić. I film kończy się z początkiem końca tak naprawdę. Scenariusz do filmu powstaje w konsultacji z rodziną Violetty Villas. Artystka zmarła w 2011 roku. Polska sztuka współczesna w Berlinie, w niemieckiej stolicy, została otwarta wystawa Common Affairs. Znajdziemy na niej twórczość finalistów konkursu Spojrzenia, jednego z najważniejszych konkursów dotyczących sztuki współczesnej w Polsce. W Kunsthalle Deutsche Bank są m.in. prace Pawła Althanera, Tymka Borowskiego, Agnieszki Polskiej i Witka Orskiego, Karola Radziszewskiego i Izy Tarasewicz. Wystawę przygotowała Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, mówi szefowa Zachęty Hanna Wróblewska. Ten konkurs odbywa się tutaj od 13 lat w takim trybie biennalowym, to znaczy co 2 lata osoby ze środowiska wybierają 7, 6, 5 osób, grup artystycznych, które według opinii środowiska w ciągu ostatnich 2 lat wykazały się takim najciekawszą propozycją, zaistniały w najciekawszy sposób na scenie artystycznej. Wystawę przygotowali kuratorzy z obu krajów, Stanisław Welbel z Polski i Julia Kurz z Niemiec, a to pozwala na odczytanie niektórych prac na nowo. Jest taka praca Piotra Wysockiego w Szysz. Praca jest z przełomu 2010-2011, powstała niedługo po tym, jak była katastrofa samolotu w Smoleńsku. W Polsce, jeśli by to teraz pokazać, to od razu pewnie by to wszystkie uruchomiło te takie narracje o tym tam zamachu, katastrofie. Pokazując to w Berlinie, nagle staje się to pracą na temat w ogóle narastającej fali konserwatywnego zwrotu w całej Europie. Wystawę Common Affairs można oglądać w Berlinie do końca października, a więcej o niej już dziś w Kulturze Osobistej po 17.40. Zapraszam. Holocaust Survivors Band wystąpi dziś w Warszawie na Placu Grzybowskim. To grupa, którą tworzą ocalali z Holokaustu Saul Dreyer i Ruben Rubi Sosnowicz. Początek koncertu o 19.00. Usłyszymy warszawski, przedwojenny repertuar. Wstęp wolny. A kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Burze również z gradem mogą dziś przechodzić nad całą Polską, z wyjątkiem Warmii, Mazurii i Podlasia. W międzyczasie jednak sporo słońca i będzie bardzo ciepło. 26 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 28 w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, 29 w Warszawie i Lublinie, 30 w Katowicach, 31 w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Mirosław Siliciak, kulturoznawca School of Ideas Uniwersytetu SWPS jest Państwa i moim gościem. Game Studies. Cóż to takiego? Pewnie wszyscy słyszeli, ja to już przecież od lat. Właściwie Polska mocarstwem game studiesowym. No nie wiem, czy mocarstwem, ale faktycznie game studies to jest taka subdyscyplina w badaniach humanistycznych i społecznych, zajmująca się badaniem gier ze szczególnym uwzględnieniem
tych gier, w które gramy dzisiaj najczęściej, czyli gier cyfrowych, tak? Gier komputerowych, gier na platformy mobilne, w tym Pokemonów zapewne. I faktycznie no, to jest dyscyplina. Oczywiście to nie jest tak, że Game Studies się zaczęło niedawno, że w ogóle jakaś taka refleksja nad grami zaczęła się niedawno, bo taką klasyczną książką jest Homo Ludens Huizingi. To jest książka z lat 30. To jest książka w ogóle o relacjach gier i zabaw i kultury, ale taki no boom na badania gier datuje się mniej więcej na okolice roku 2000 i faktycznie polskie środowisko akademickie jest tutaj dosyć aktywne od samego początku, bo jedną z pierwszych takich no, dużych międzynarodowych konferencji na temat gier była konferencja, którą organizował w 2002 Uniwersytet Łódzki, więc absolutnie tutaj nie ironizujemy i, no i w Polsce badania gier są no, mocno rozwinięte, chociaż oczywiście pytanie, czy ich kształt obecny jest tym najbardziej pożądany. Co wynika z badania tych relacji ludzi i gier, czy gier? Pierwsza kwestia oczywiście jest taka, że no, także to jak zmieniają się sposoby tego, jak się bawimy, jak spędzamy wolny czas, daje nam wgląd w ogóle w inne sfery życia i w kulturę, w której funkcjonujemy. Ale myślę, że to jest też taka rzecz, która teraz jest ważna i też tutaj od razu dokonam lekkiej autopromocji. Właśnie ukazał się numer Kultury Współczesnej, który ja razem z Piotrem Sterczewskim, Bartkiem Schweigerem, Pawłem Frelikiem i Staszkiem Krawczykiem współredagowałem. I to jest numer Kultury Współczesnej poświęcony właśnie takim krytycznym perspektywom w badaniach gier i takiej refleksji, że okej, od roku 2000 te badania gier są, no można powiedzieć, na fali, może nawet powiedzieć, że są dosyć modne, ale bardzo duża część tej refleksji była no, osadzona w takim założeniu, że hej, to jest w ogóle takie trochę ekscytujące i trochę dziwne, że my tutaj w murach uniwersytetów zajmujemy się czymś takim, co wiele osób uważa, że jest niepoważne. No i myślę, że teraz jest taki moment autokorekty w badaniach gier i ta autokorekta trochę polega na tym, że żebyśmy pamiętali o krytycyzmie tych badań, o tym, że no właśnie, że skoro już wywalczyliśmy pewną legitymizację i dzisiaj nikogo nie dziwi, to także na polskich uczelniach, że ktoś na przykład, nie wiem, robi doktorat na temat gier, no to zastanówmy się także nad tymi mniej sympatycznymi aspektami gier. A jakie są mniej sympatyczne aspekty gier? Och, tych mniej sympatycznych aspektów jest mnóstwo i może wymienię tutaj kilka. No pierwszy wątek, o którym można powiedzieć, to jest tak zwana wolna praca. To znaczy, to jest coś, co ja sam przyznam się jeszcze kilkanaście lat temu uważałem za takie no, zjawisko o ogromnym potencjale emancypacyjnym. To znaczy fakt, że gry są nie tylko gotowymi grami, gotowymi produktami, ale są też narzędziem do tworzenia innych gier albo filmów animowanych. Jakby no tak tworzonych na silnikach gier, na przykład gra Sims tutaj ma takie możliwości, no ale gdybyśmy na to popatrzyli z takiej perspektywy, nie bójmy się tego słowa, postmarksistowskiej, no to ktoś wykonuje jakąś pracę i może się tutaj spełnia i realizuje i robi coś, co lubi, ale ta praca ma jakąś wartość, a pieniądze za nią bierze ktoś inny. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest pewnie powiązany chociażby z tym, że znów pewnie wiele młodych osób marzy o pracy w branży gier, ale warunki pracy tam nie zawsze są super. Mówiąc krótko, w Polsce mamy strzępy danych na temat tego, chociażby, nie wiem, no, Game Dev kiedyś je publikował, ostatnio chyba publikuje mniej regularnie, że pewnie dobry informatyk o podobnych kompetencjach więcej zarobi w banku niż w firmie deweloperskiej zajmującej się tworzeniem gier, a warunki pracy w tym drugim miejscu no, są radykalnie gorsze w tym sensie, że duża część firm po prostu wkomponowuje w swój plan prac nad grą coś, co się nazywa crunchem, czyli właśnie taka sytuacja, że no sorry chłopaki, bo to głównie chłopaki i to będzie następny problem z grami, sorry chłopaki, ale mamy problem, jesteśmy opóźnieni, więc w ten weekend prawie stąd nie wychodzimy, ale będzie fajnie, bo przecież mamy stół bilardowy i szefostwo zamówi pizzę i w ogóle jest super i o co wam chodzi. No inne wątki to w Polsce pewnie też tego doświadczyliśmy
dość mocno, bo było kilka burz wokół Wiedźmina chociażby, tak? No to jest pytanie o seksizm gier albo o rasizm w grach i tutaj środowisko graczy wydaje się nawet na tle polskiej młodzieży dosyć konserwatywne i ksenofobiczne i seksistowskie i tę listę można rozwijać dosyć długo, bo tutaj też się pojawiają wątki chociażby związane z pewnym, no nie wiem, militarystycznym oglądem świata, bo na przykład, nie wiem, no sporo gier jest też taką nośnikiem takiej amerykańskiej. Także widzicie państwo, że głupota na głupocie. Oczywiście Pana Boga zero, a już jeżeli Pana Boga zero, a ktoś jednak traktował poważnie swoją wiarę, swoją religię, no to coś tam z tego Pana Boga było, chociaż i tak bałwochwalstwo, i tak bałwan. Ale coś było. A tutaj... To tamto. To wiadomo, że lepiej cokolwiek wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale to tak przejmuje i zajmuje człowieka, że nim miota tym człowiekiem, wysysa z niego energię, krew i wszystko, uwagę, że człowiek nie ma czasu na żadnego Pana Boga, człowiek nie ma czasu na żadne rzeczy duchowe, na uduchawianie się, uduchawianie się nie następuje, jest proces odwrotny. No to skoro Bogiem tego systemu rzeczy jest szatan diabeł, to chyba to logiczne.